Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo zdecydowali się część wieczoru spędzić z Ignacym, z Janem Paderewskim, politykiem, mężem stanu, filantropem, kompozytorem i wirtuozem fortepianu. Jest to rzeczywiście postać niezwykła. Cieszy fakt, że od kilku już lat spuścizna kompozytorska i życiorys Paderewskiego stały się polem badań teoretyków muzyki, muzykologów, historyków. Cieszy również fakt, że muzyka Paderewskiego zaczyna być grywana, że mamy specjalistów od muzyki Paderewskiego, jak choćby Karol Radziwonowicz czy Waldemar Malicki, że odbywają się festiwale Jana Paderewskiego w listopadzie ubiegłego roku miała miejsce czwarta edycja festiwalu, na której wykonywane były utwory w różnych odsłonach, czyli zarówno muzyka orkiestrowa, solistyczna orkiestrowa, jak i recitale, jak i Paderewski na jazzowo. Czyli rzeczywiście zaczynamy mówić o Ignacym Janie Paderewskim, a jego droga artystyczna była rzeczywiście niezwykła. Gdy stawał przed wyborem swojej drogi, właściwie niewiele osób dawało mu szansę powodzenia, a już na pewno nikt nie sądził, że jego nazwisko będzie jaśniało za lat parę najjaśniejszym blaskiem na afiszach najsłynniejszych sal koncertowych Europy i świata, że jego wizerunek będzie zachęcał do zakupu fortepianów, choćby marki Steinway ze sloganem instrument nieśmiertelnych. Człowiek niezwykły, postać niezwykła, tak jak pani zapowiedziała, ja się skupię na muzyce. I proszę państwa, trudno jest oczywiście o wszystkim powiedzieć. Wybrałam kilka cytatów, wybrałam kilka fragmentów utworów. Opierałam się również na pamiętnikach Ignacego Jana Paderewskiego. Oczywiście są to wspomnienia niezwykłe i niezwykle interesujące. Proszę państwa, jako pierwszy cytat, i od tego cytatu chciałabym zacząć, wybrałam taki cytat, który wydaje mi się jest doskonałym pomostem między tą działalnością Paderewskiego na rzecz odzyskania polskiej państwowości, o której teraz mówimy z racji setnej rocznicy odzyskania przez nas nasz kraj niepodległości. Czyli wybrałam cytat, który będzie stanowił pomost między właśnie tą działalnością, a działalnością artystyczną. Jeśli państwo pozwolą, to teraz już przejdę do prezentacji i do pierwszego cytatu. Cytat pochodzi z artykułu Jana Popisa, z materiałów pokonferencyjnych konferencji międzynarodowej zorganizowanej w 150. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Cytuję. Gdyby Paderewski nie pojechał do Teodora Leszetyckiego i nie został wielkim pianistą, nie wiemy jak i czy toczyłyby się dziś te wszystkie polityczne dyskusje i jak wyglądałaby dziś mapa świata. To doskonały punkt wyjścia do rozważania, czym w ogóle może być sztuka. Sztuka pojęta jako wykreowanie pewnego obszaru porozumienia między ludźmi, tak wspaniale dającego się przenieść na grunt na przykład polityczny. To doprawdy niebywałe, że dzięki muzyce można było osiągnąć tak wiele. Poprzez muzykę, poprzez wrażliwość, poprzez interakcję z innymi ludźmi na fali bezinteresowności najłatwiej nawiązać porozumienie, najłatwiej osiągać najwyższe cele. I na muzyce, proszę państwa, dzisiaj się skupimy, na działaniu Paderewskiego, na jego karierze wirtuozowskiej, także może w nieco mniejszym stopniu na działalności kompozytorskiej. I zanim przejdę do... Przepraszam bardzo. Zanim przejdę do właściwej części mojego wystąpienia, mojej wypowiedzi, chciałam przypomnieć kilka najważniejszych dat z życia i z twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, do których będę się odwoływała w trakcie mojego wykładu. A więc 6 listopada 1860 rok, Kuryłówka na Podolu, Paderewski przychodzi na świat. Rodzice Jan Paderewski, Herbu Jelita i Poliksena z Nowickich. Tutaj od razu bardzo tragiczna historia. Matka Paderewskiego właściwie krótko po porodzie umiera, zostawia małego Ignacego wraz z 2 lata starszą siostrą Antoniną pod opieką ojca.
Kolejnym tragicznym wydarzeniem, dramatycznym, o którym Paderewski wspomina w swoich pamiętnikach, jest aresztowanie ojca i osadzenie na rok czasów w więzieniu carskim w ramach represji po powstaniu styczniowym. Także dzieciństwo bardzo trudne, naznaczone dramatycznymi wydarzeniami, do czego oczywiście jeszcze powrócę. Mamy lata 1873-78, naukę w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Później, zaraz po, jak Państwo widzą, po ukończeniu Instytutu, Paderewski podejmuje pracę pedagogiczną, naucza średniego kursu fortepianu. W roku 1880, a więc proszę zauważyć, w wieku 20 lat zawiera związek małżeński z Antoniną Korsakówną. Tu biografowie zastanawiają się nad powodem tak wczesnego wstąpienia w związek małżeński. Zapewne sytuacja, Paderewski pisze o tym, wspomina, że ta sytuacja rodzinna, brak rodzinnego ciepła, trudna sytuacja spowodowała, że Paderewski po prostu chciał mieć dom, chciał mieć kogoś bliskiego, rodzinę. Niestety nie dane mu było doświadczyć tego w owej chwili, ponieważ w połogu Antonina umiera, zostawia syna Alfreda, chłopiec chory na chorobę Heine-Medina, dożywa 21 lat. Idąc dalej po datach ważnych, mamy rok 1882-84, kiedy to Paderewski podejmuje studia kompozytorskie w Musikhochschule w Berlinie. Zaczyna również swoją karierę koncertową, występując początkowo z własnymi kompozycjami, stopniowo poszerzając recitale o utwory Chopina. Ważną datą jest rok 1884, kiedy Paderewski podczas letnich miesięcy poznaje w Zakopanem Helenę Modrzejewską. Ta znajomość zaważyła na dalszej karierze artysty. Mamy również bardzo istotną, ważną naukę, studia pianistyczne w Wiedniu u Teodora Leszetyckiego. Mamy pracę pedagogiczną, nauczanie harmonii i kontrapunktu w konserwatorium strasburskim. I wreszcie, proszę Państwa, bardzo ważna data. 3 marca 1888 rok. Sala Erarda, Paryż. Pierwszy recital Ignacego Paderewskiego, recital fortepianowy, który otwiera artyście estrady koncertowe Francji, Europy, a z czasem, jak wiemy, całego świata. Była to kariera, która trwała ponad 50 lat. Tu przy okazji pozwoliłam sobie jeszcze wyszczególnić ważniejsze trasy koncertowe. 1890 rok to była Anglia, potem w 1891 roku Nowy Jork i Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, do 1939 roku Paderewski odbył 19 wielomiesięcznych tras koncertowych po Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj również takie kontynenty jak Australia, Nowa Zelandia, Afryka Południowa. Mamy również, pozwoliłam sobie napisać o utworach, które powstawały. Może już nie będę powracać do wcześniejszych, ale mamy rok 1894, fantazje na tematy polskie. Tutaj mamy kolejne zawarcie związku małżeńskiego, ślub z Heleną Rosen Primowotogórską. To jest rok 1899. I potem kolejno ważne daty. 1901 rok to jest prapremiera jedynej opery Paderewskiego, Manru, w Dreznie. Potem mamy ukończenie symfonii Hamol, również jedynej symfonii z tego gatunku. Mamy rok 1909, odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego i oczywiście Ignacy Jan Paderewski był jego fundatorem. Mamy również obchody setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i słynna mowa chopinowska, która została wygłoszona przez Ignacego Paderewskiego we Lwowie. Lata I wojny światowej Ignacy Jan Paderewski spędza w Ameryce. Potem oczywiście w 1918 roku zaczyna się działalność związana ze staraniami, z walką o odzyskanie niepodległości i z funkcjami zajmowanymi w młodym państwie polskim.
Mamy 1822 rok. Proszę Państwa, Paderewski w wieku 62 lat powraca na estrady koncertowe. To rzeczywiście jest niebywałe i o tym również jeszcze będę mówić. Mamy również działalność pedagogiczną, mamy udział w filmie, to jest rok 1936. Paderewski gra samego siebie w filmie Sonata Księżycowa. Mamy redakcję dzieł wszystkich Fryderyka Chopina. I proszę Państwa, 29 czerwca 1941 roku Ignacy Jan Paderewski umiera w Nowym Jorku. Jego pogrzeb z największymi honorami odbywa się 4 lipca na cmentarzu Arlington, niedaleko Waszyngtonu. I oczywiście, jak wiemy, 1992 rok, prochy Ignacego Paderewskiego powracają do Polski i spoczywają w krypcie archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. To był taki krótki rys najważniejszych dat z życia kompozytora. A teraz, proszę Państwa, chciałam przejść właśnie do tego najważniejszego trzonu mojej wypowiedzi, czyli do przedstawienia Państwu sylwetki pianisty. Pianistyka polska XIX wieku i przełomu XIX-XX wieku obfitowała w bardzo wiele ważnych osobistości, nazwisk. No tutaj oczywiście musimy zacząć od Chopina, młodo zmarły wspaniały pianista Juliusz Zaremski, pianista i kompozytor Józef Hoffmann, no i właśnie Ignacy Jan Paderewski, który przez sobie współczesnych uważany był za największego pianistę od czasów Franciszka Liszta. Talent muzyczny Ignacego Jana Paderewskiego był zauważony bardzo wcześnie. Pisze on w swoich pamiętnikach, że jako bardzo mały chłopiec, 4-letni, wygrywał na nie najlepszej jakości fortepianie, który stał w domu, melodię jednym palcem, wygrywał coś, co zasłyszał, albo wygrywał jakieś własne melodyjki. I ojciec, widząc zainteresowanie, widząc zdolności syna, postanowił pomóc najlepiej, jak potrafił. I tutaj cytat krótki. Mój pierwszy nauczyciel muzyki był skrzypkiem. Ojciec zaangażował go, ponieważ w pobliskiej okolicy nie było żadnego innego. On to uczył mnie początków gry na fortepianie. Był miłym, sumiennym, starszym człowiekiem. Twierdził, że chociaż właściwie może nie potrafi mnie kształcić tak, jak należy w muzyce fortepianowej, do której byłem szczególnie uzdolniony, sądzi jednak, że mógłbym całkiem dobrze grać duety. Tak więc duety z siostrą były głównym celem naszych lekcji. Tu mamy Ignacego Paderewskiego w wieku 4 lat, z 2 lata starszą siostrą Antoniną i pewnie tak te lekcje wyglądały, dążyły do tego, żeby dzieci grały na 4 ręce przy fortepianie. To jest bardzo znamienne, proszę Państwa, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że kariera pianistyczna w sposób szczególny, może jeszcze kariera skrzypka czy wiolonczelisty, wymaga wyrobienia pewnych automatycznych odruchów, które dziecko w sposób niezauważany przejmuje, jeśli jest pod dobrą opieką. Niestety u Ignacego Paderewskiego te odruchy nie zostały wyrobione. Trudno, żeby tak się stało. I to było rzeczywiście ciągłej walki kompozytora i pianisty właśnie ze swoim organizmem, ze swoją tak zwaną techniką gry. Podjął studia w Warszawskim Instytucie Muzycznym w wieku 12 lat, podjął regularną naukę gry na fortepianie i bardzo wiele sobie po tych studiach obiecywał. Zmieniał pedagogów, pisał o tym, próbował u Janoty, u Śliwińskiego. Niestety nie udało się znaleźć właściwego sposobu, właściwej metody, która by trafiła do i pomogła Paderewskiemu w przezwyciężeniu swoich trudności. Natomiast znacznie łatwiej szła Paderewskiemu nauka tak zwanych przedmiotów teoretycznych, czyli harmonii, kontrapunktu, zasad muzyki. To były przedmioty, które zwykle studiowali przyszli kompozytorzy, dyrygenci i pedagodzy Paderewskiego zawyrokowali, no może wobec tego zostaniesz kompozytorem,
to nie było Paderewskiemu obce. Miał drobne próby kompozytorskie na swoim koncie już jako mały chłopiec i no, postanowił pójść za tym głosem. Przepraszam bardzo, za tym głosem postanowił spróbować również tego. I proszę Państwa, tutaj chciałam opowiedzieć o takim dosyć zabawnym, myślę, epizodzie, o którym oczywiście sam Paderewski napisał. Młody adept sztuki kompozytorskiej jest poddawany na uczelni takiemu przedmiotowi, który się nazywa instrumentoznawstwo praktyczne. Cóż to znaczy? Jest to gra, oczywiście krótka, ale kilka miesięcy na tym instrumencie, kilka na innym, po to, żeby poznać dobrze tajniki gry, żeby wiedzieć, jak potem pisać na ten instrument, jak używać tego instrumentu w swoich kompozycjach. I Paderewski właśnie takiemu instrumentoznawstwu praktycznemu został poddany. Wspomina, że grał na flecie, na skrzypcach, na klarnecie, wymienia szereg instrumentów i zresztą mówi, że to bardzo mu pomogło, że potem przy pisaniu muzyki orkiestrowej oczywiście było to niezwykle cenne doświadczenie. A tutaj mamy taki slajd nazwany kariera helikonisty. Między innymi trafił do profesora uczącego gry na helikonie. Jak Państwo wiedzą, helikon to jest taki dęty, blaszany instrument dosyć dużych rozmiarów, który się nakłada na ramię i gra się na nim często w orkiestrach dętych, czyli chodząc, prawda? Więc jest to rzeczywiście instrument duży, potężnych rozmiarów. I profesor, który uczył Paderewskiego grać na owym helikonie, powiedział, że ma talent niesamowity. Słuchaj, powiedział, ty nie będziesz pianistą, ty będziesz helikonistą. To jest instrument dla ciebie. Paderewski nawet mówi, że mu się ta gra na helikonie bardzo podobała. Wyobraźmy sobie teraz takiego właśnie bardzo wątłego, szczupłego, delikatnego chłopca z takim helikonem, ale tak było. Grał, chodził na próby orkiestry, brał udział w koncertach. No i potem, tego może wątku nie będę rozwijać, ale potem doszło do małego konfliktu, ponieważ akurat koncerty zbiegły się w czasie z egzaminami w Instytucie Muzycznym i no i po prostu Paderewski powiedział, że on musi jednak studiować i musi jednak zdać egzaminy. Został nawet czasowo usunięty z instytutu, po czym przyjęty z powrotem, bo racja była po jego stronie. Więc tutaj taki właśnie krótki epizod. A tutaj wspomnienia znowu nieco bardziej smutne. Paderewski tak napisał. Połowa mego życia minęła, zanim zdałem sobie sprawę, że są dwa sposoby gry. Jeden to grać, a drugi pracować nad grą. Jeśli się tylko gra, nie dojdzie się do niczego. Życie całe można w ten sposób grać, nie nauczywszy się niczego. To jest oczywiście odniesienie się do tych lat w Instytucie, w Warszawskim Instytucie Muzycznym, kiedy wciąż, tak jak później napisał, grał, a nie pracował nad grą. I wspomniany już przeze mnie rok 1884, Zakopane, lato, spotkanie z Heleną Modrzejewską, 44-letnią wówczas, wspaniałą aktorką sceny teatralnej. Pozwoliłam sobie znowu na cytat, gdyż śmiało można stwierdzić, że te słowa wypowiedziane, zapisane przez Modrzejewską we wspomnieniach można przypisać wszystkim kobietom, które oglądały i słuchały gry Paderewskiego. Przy fortepianie głowa Paderewskiego w aureoli gęstych złotych włosów i delikatne niemal kobiece rysy sprawiały wrażenie jakiegoś anioła Botticellego albo Fra Angelica. Grając tak był głęboko pochłonięty muzyką, że ta intensywność przeżycia miała działanie aż hipnotyczne. Frazował też z taką wyrazistością i zrozumieniem sensu utworu, że jego gra robiła wrażenie czegoś zupełnie nowego i niezwykłego. I Modrzejewska pisze oczywiście, iż zachęcała młodego, 24-letniego wówczas pianistę do tego, by grał, bo jest do tego stworzony.
Paderewski również chciał grać, ale ciągle czuł, że nie jest jeszcze gotów do tego, żeby wyjść na salę koncertową, żeby poszerzać swój repertuar. Wciąż były pewne ograniczenia. Marzył o lekcjach u słynnego Teodora Leszetyckiego, nauczającego w Wiedniu, ale nie mógł sobie na te lekcje pozwolić. Stąd Modrzejewska zorganizowała 3 października 1984 roku wspólny występ, na którym ona recytowała, a Paderewski grał. Modrzejewska recytowała glosy świętej Teresy Zygmunta Krasińskiego, czaty Adama Asnyka i Mickiewicza. Natomiast Paderewski na pewno wykonał balladę Azdur Chopina, jeszcze jakieś utwory, o których nie znalazłam informacji na ich temat. Grał też swoje kompozycje drobne. Proszę Państwa, oczywiście nazwisko Heleny Modrzejewskiej przyciągnęło publiczność, ale zanim powiem o efektach tego koncertu, to proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentu Krakowiaka Fantastycznego, H-dur, opus 14, numer 6 Paderewskiego, utwór napisany 2 lata później, ale napisany w tym czasie, kiedy Paderewski jeszcze wciąż wahał się między zostaniem pianistą, a zostaniem kompozytorem. Utwór został zarejestrowany podczas cyklicznych koncertów w Uniwersytecie Muzycznym Warszawskim Środa na Okulniku i w czasie obchodów 2. Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego wykonuje młody adept sztuki pianistycznej Misza Kozłowski. Posłuchajmy fragmentu Krakowiaka Fantastycznego, który jest oczywiście utworem stylizującym Krakowiaka we właściwy tylko Paderewskiemu sposób. Posłuchajmy. Fragment Krakowiaka Fantastycznego i proszę Państwa, koncert oczywiście zakończył się sukcesem. Pełna sala, przychylne recenzje i dochód finansowy. 400 guldenów, co w owym czasie stanowiło są około $200 i to pozwoliło na wyjazd Paderewskiego do Wiednia, o czym za chwilę, ale po wysłuchaniu fragmentu Krakowiaka Fantastycznego chciałabym zwrócić uwagę na cechę, rys pewien charakterystyczny, który pojawia się w recenzjach koncertów Paderewskiego. Proszę zwrócić uwagę, recenzent napisał: w koncercie swym Paderewski o wiele korzystniej przedstawił się jako kompozytor niż jako pianista. Mimo to w obu działach zasługuje na uznanie znawców. To wciąż jest jeszcze czas, kiedy pianista Paderewski jakby ustępuje przed paderewskim kompozytorem.
Może proszę Państwa króciutkie parę zdań na temat Teodora Leszetyckiego, bo to jest postać bardzo interesująca. Tutaj mamy jego fotografię i fotografię Anny Jesipowej, jego żony, pianistki. Leszetycki studiował w Wiedniu u Karola Czernego. Karol Czerny był kompozytorem, pianistą, który słynął ze słynnej szkoły pianistyki. Są takie słynne zeszyty, dwa zeszyty etiud Karola Czernego, Zmora młodych pianistów. Ja kiedyś też grałam na fortepianie jako mała dziewczynka i nie znosiłam tych etiud Czernego. Tam nie było niczego takiego interesującego, tylko te pięciopalcówki, prawda, i trzeba było grać i jeszcze uważać, żeby te palce się zgadzały. Było to niefajne. I właśnie Czernego uczniem był Leszetycki. A dlaczego o tym mówię? Bo jednak ta technika, proszę Państwa, była niezmiernie istotna w nauczaniu Leszetyckiego. Była niezmiernie istotna i była w jakiś sposób od Czernego przejęta. Zmodyfikowana nieco, ale jednak. Tutaj wymieniłam kilku uczniów Leszetyckiego. Mamy znanego Henryka Melcera, mamy oczywiście Paderewskiego, Józefa Śliwińskiego, mamy Paula Wittgensteina. Tu może tylko na marginesie nadmienię, że ten pianista w czasie I wojny światowej stracił prawą rękę i to właśnie dla niego potem kompozytorzy pisali utwory na lewą rękę, między innymi słynny koncert fortepianowy D-dur Ravela. To uczniowie Leszetyckiego. Jeden z jego uczniów tak napisał o mistrzu. Cytuję: Leszetycki, zarzuciwszy dawno karierę koncertową, wielkie swoje uzdolnienie pedagogiczne poświęca kształceniu młodych talentów, a liczba wirtuozów jego uczniów ciągle wzrasta. Prywatne lekcje Leszetyckiego należą do najbardziej zajmujących i kształcących, jakie mi się w życiu kiedykolwiek słyszeć zdarzyło. Znam wykłady Tausiga, Bendla, Jensena i Teodora Kullaka wobec Leszetyckiego. Wszyscy inni są powierzchowni, a nawet niesumienni. Więc mamy mistrza Paderewskiego. Podobno Leszetycki posiadał wyjątkową umiejętność czytania nut a vista, czyli takiego spojrzenia na utwór nieznany i zagrania go w taki sposób, że właściwie zawarł już wszystko, co było w tym utworze do przekazania. To niezwykła umiejętność, której się młodzi adepci sztuki pianistycznej długi czas uczą. Jako kameralista, pianista partnerował największym skrzypką epoki Wieniawskiemu, Auerowi, Sarasatemu, no i był obdarzony wybitnym talentem pedagogicznym. Mówi się, że zaczął nauczać już w wieku 15 lat. W 1962 roku Antoni Rubinstein powierzył mu klasę fortepianów w założonym przez siebie konserwatorium petersburskim i w 1878 roku Leszetycki zamieszkał na stałe w Wiedniu, poświęcił się prywatnemu nauczaniu i komponowaniu. Tu proszę Państwa jeszcze króciutki cytat z odnalezionego nagrania z głosem Leszetyckiego. Dlaczego ten cytat wybrałam? Myślę, że on pomoże nam zrozumieć powody, dla których Leszetycki zdecydował się uczyć Paderewskiego. Jak pierwszy raz zobaczył, jak Paderewski gra, to zawołał podobno: za późno, ręce poskręcane jak jakieś spirale, więc rzeczywiście początki były trudne, ale Leszetycki napisał, właściwie powiedział: nie ma życia bez sztuki, ani sztuki bez życia. Nie podbije serc ludzi tylko gamami i szybkimi tercjami, lecz szlachetnym śpiewem, czystym i mocnym, delikatnie i cicho. Nie gamami i tercjami podbija się serca ludzkie, lecz pięknem pieśni, głębią uczucia i szlachetnością tonu. To, myślę, było coś, co zobaczył Leszetycki w grze Paderewskiego, mimo tych palców poskręcanych jak spirale. I to był powód, dla którego jednak postanowił uczyć Paderewskiego. Tak jak powiedziałam, nie od razu uznał młodego pianistę za swego ucznia. W roku 1984 udzielił mu zaledwie kilku konsultacji. Mówi się o 9, 10, sam Paderewski tak wspomina. Paderewski
poszukiwał, cały czas zmagał się ze swoim aparatem gry, ale powracał do Leszetyckiego. Ostatecznie powrócił w 1888 roku i postanowił definitywnie przezwyciężyć niedoskonałości, które wciąż go dotykały. I wówczas dopiero Leszetycki mógł napisać. Przez 4 lata kształcił się u mnie, z tych 2 poświęcił wyłącznie 5 palcówkom, aż wreszcie zdobył to, co nazywamy techniką. Po technice pracowaliśmy nad wyrobieniem stylu, to znaczy w moim pojęciu nad pogodzeniem indywidualności wirtuoza z intencjami kompozytora. Tu jeszcze, proszę Państwa, sobie wypisałam takie króciutkie cytaty z pamiętników. Paderewski mówi, że był bardzo załamany, kiedy Leszetycki powiedział: gdybyś się zaczął uczyć wcześniej, mógłbyś zostać wielkim pianistą, masz wielki talent. Paderewski pisze: no gdybym dowiedział się, że nie mam talentu, to naprawdę byłoby mi dużo łatwiej. I później wspomnienia tej ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy. 24 godziny tygodniowo nauczał w konserwatorium w Strasburgu. Udzielał prywatnych lekcji. Oczywiście studiował grę na fortepianie, musiał ćwiczyć. Rzeczywiście była to bardzo ciężka praca. Napisał: nie jestem w stanie pojąć, w jaki sposób mogłem podołać wszystkim trudom mego całego życia. Tak jak powiedziałam, ta nauka u Leszetyckiego, objęta latami 1884-1888, przebiegała z przerwami. W międzyczasie Paderewski próbował swoich sił jako pianista, występował, próbował, budował swój repertuar koncertowy, poszerzał o utwory Chopina, Lista, Beethovena czy Schuberta. Proszę Państwa, nie chcę Państwa zanudzać informacjami na temat tego sposobu nauczania Leszetyckiego. Tutaj korzystałam z artykułu pani profesor Ireny Poniatowskiej. Jej polem badawczym jest między innymi właśnie pianistyka XVIII wieku. Chcę tylko powiedzieć, że Leszetycki zwracał ogromną uwagę na układ ręki. Ręka musiała być zaokrąglona, palce okrągłe. To było bardzo ważne. Ważne było, w jakim położeniu jest przegub w stosunku do dłoni. Chodziło o to, żeby wyrobić odpowiednią moc wszystkich palców. Ważne było, żeby ręce nie uprawiały ekwilibrystyki, jak mówił Leszetycki, żeby wszystko było wygodne, żeby to wszystko było jakby w zgodzie z organizmem. I rzeczywiście Paderewski przejął od swego mistrza bardzo wiele cech. O tym piszą recenzenci, którzy słuchali koncertów jednego i drugiego. Między innymi mówi się o tym uderzeniu Leszetyckiego słynnym. To było takie dosyć masywne uderzenie, ale nie pozbawione śpiewności, nie pozbawione głębi. Jakby tą największą, najważniejszą cechą, którą przejął Paderewski od Leszetyckiego, była śpiewność. Śpiewność, jak Państwo za chwilę zobaczą, to jest cecha gry Paderewskiego podkreślana powszechnie i przez wszystkich. Oczywiście biegłość techniczna poprawiła się, musiała się poprawić, i owa błyskotliwość wykonawcza. Tutaj mamy oczywiście dużo późniejsze zdjęcie, nie z czasów nauki u Leszetyckiego, ale widzimy właśnie te takie szeroko rozstawione kostki, zaokrągloną rękę, dzięki czemu odpowiednie uderzenie było i to uderzenie owocowało głębią dźwięku. Proszę Państwa, to nie znaczy, że Paderewski przyjmował wszystko bezkrytycznie. Mówi się, iż Leszetycki, to była zresztą powszechna maniera w owym czasie, że pianiści grając dodawali do utworu swoje własne jakieś ornamenty, zdobienia, żeby było bardziej błyskotliwie. Paderewski tego nigdy nie robił. On uważał, że ta wierność intencji kompozytora jest rzeczywiście bardzo istotna. Tu jeszcze, proszę Państwa, kolejny cytat, też chciałam, żeby Państwo go zobaczyli. To jest ta wdzięczność Paderewskiego za naukę. Paderewski pisze w pamiętnikach, że Leszetycki nawet już później nie brał wynagrodzenia za lekcje. Po prostu udzielał ich bezpłatnie. Był bardzo delikatny. Razem z Paderewskim studiowali u Leszetyckiego bardzo młodzi chłopcy. Paderewski miał 24, potem 28 lat, a tam byli chłopcy, którzy
którzy byli, mieli kilkanaście lat i były audycje organizowane, jak to w klasie profesora. Leszetycki nie zapraszał, nie żądał od Paderewskiego, żeby występował na tych audycjach, nie chciał go stawiać w kłopotliwej sytuacji, a jednocześnie bardzo dużo mu dawał, jeśli chodzi o naukę. I w jednej sytuacji, to był rok 1892, Paderewski trafił na atak skierowany przeciwko Metodzie Leszetyckiego w jednej z nowojorskich gazet i w odpowiedzi na ten atak napisał: Metoda Leszetyckiego jest bardzo prosta, uczy wydobywać dźwięk z instrumentu, uczy grać, nie hałasować. Może już nie będę całego cytatu przytaczać, ale samą końcówkę. Jednym słowem, jest to metoda metod. Jeśli stałem się pianistą, to zawdzięczam to jemu. I proszę Państwa, kilka cytatów, o których wspomniałam, podkreślających to śpiewne uderzenie i ten śpiewający fortepian. Uderzenie sprawia, że fortepian staje się instrumentem śpiewającym. Żaden artysta nie potrafi wydobyć z fortepianu tak śpiewnej barwy tonu. Jego tony są podobne do harfy, co skłania do porównania z chórami aniołów. Wdzięk, siła, wspaniała technika, nienaganność uderzenia, elegancka fraza. Jego użycie pedałów jest swobodne i nieprzerwane, stwarza cudowne efekty. Z ich pomocą śpiewa na fortepianie, opłakuje nieszczęsny los swego kraju, swego narodu, a potem znów wybucha polska rycerskość, domaga się uznania. Proszę Państwa, pojawiały się też oczywiście opinie negatywne. Każda sztuka budzi subiektywne odczucia. Mówiono o chorobliwym sentymentalizmie, o łomotaniu i waleniu, o przesadzie we frazowaniu zamazującej czasem rytm nie do poznania, o godnej pożałowania tendencji do nadużywania efektów słodyczy. Być może było to powodowane również w tym pierwszym okresie, kiedy Paderewski jeszcze poszukiwał tego odpowiedniego dźwięku, jeszcze wciąż się uczył, było powodowane też nierówną formą artysty. Jednak niezaprzeczalny jest fakt, to powtarzam za profesor Ireną Poniatowską, że wymóg śpiewania na fortepianie uzyskał w grze Paderewskiego poziom znamionujący największych mistrzów. Proszę Państwa, obok pozostawionych recenzji o technice gry świadczą zachowane nagrania. Oczywiście są one niedoskonałe, nie możemy im tak do końca wierzyć, ale możemy sobie wyrobić jakieś zdanie na temat sposobu gry, na temat charakteru gry. I tutaj to były inne czasy, prawda? To był przełom XIX-XX wieku, czego innego oczekiwano od pianisty, co innego się podobało. Wyraźnie dostrzegalne są takie rysy charakterystyczne w grze Paderewskiego, jak przesadzone tempo rubato. Tempo rubato dla niewtajemniczonych z Państwa jest to takie tak zwane tempo swobodne, czyli jest to odegranie utworu nie w jednolitym tempie od początku do końca, ale właśnie z przyspieszeniami, zwolnieniami i tak się wtedy grywało. No, rzeczywiście, jak Państwo za chwilę posłuchają, to okaże się, że to tempo rubato czasami jest nieco przesadzone. No też brak synchronizacji obu rąk, czyli uderzanie akordu, uderzanie obiema rękami w taki sposób, że jedna zawsze trochę wyprzedza drugą, a także wykonywanie akordów, czyli wielu dźwięków jednocześnie, nie takim sposobem uderzenia, jednoczesnego uderzenia, ale właśnie takim trochę harfowym arpeggio, czyli jeden dźwięk po drugim. No tak rzeczywiście te cechy słyszymy u Paderewskiego. I może dzisiaj one rzeczywiście nas trochę rażą, bo dzisiaj się gra nieco inaczej. Natomiast tak jak już mówiłam, ta śpiewność legendarna, muzykalność, romantyczna interpretacja. To było coś, co porywało, co zachwycało. Oczywiście Paderewski budował sobie ten repertuar. Miał w repertuarze 9 koncertów romantycznych na fortepian i orkiestrę, między innymi Saint-Saënsa, Griega. Stosunkowo niewiele utworów kameralnych, głównie była to solowa muzyka fortepianowa, miniatury fortepianowe, ponad 200 kompozycji romantyków, przeważnie były to utwory Chopina, grywał też klasyków, chętnie sięgał po Haydna, po Beethovena, natomiast deklarował wszem i wobec, że nie rozumie muzyki, która powstawała obok niego, czyli tak zwanej muzyki
przełomu XIX-XX wieku muzyki współczesnej jemu, wyjątek czynił dla Debussy'ego. Debussy to był ten kompozytor, który był mu bliski. Oczywiście pisał również dla siebie, wykonywał swoje kompozycje, koncert fortepianowy, fantazję polską, sonatę, wariacje. Na bisy grywał oczywiście również swoje miniatury, między innymi słynnego menueta G-dur op. 14 numer 1. Proszę Państwa, to utwór Paderewskiego, który doczekał się największej ilości transkrypcji, przeróbek, czyli przenoszenia na inne instrumenty, na inne wykonania. Chyba najbardziej popularny utwór Paderewskiego. I proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentu tego menueta w wykonaniu Paderewskiego. Zwróćmy uwagę na te elementy jego gry, o których mówiłam. Myślę, że najłatwiej będzie zaobserwować to tempo rubato, czyli to przyspieszanie i zwalnianie, być może nawet ten brak synchroniczności w uderzaniu. Posłuchajmy. To był menuet w wykonaniu Jana Ignacego Paderewskiego. I proszę Państwa, ja chciałam jeszcze, pozwolę sobie na nieco dłuższy cytat, bo on rzeczywiście oddaje istotę gry Paderewskiego. Ja znacznie skróciłam ten fragment, więc proszę mi to wybaczyć, ale przeczytam najważniejsze fragmenty. To zostało napisane przez Tadeusza Szeligowskiego, naszego polskiego kompozytora, który w roku 1935 przebywał w Paryżu. Zostało to napisane po koncercie Paderewskiego w Paryżu, a jest wstępem, tu mi slajd jakoś się ściął, jest wstępem do, zamiast wstępu właściwie, do PWM-owskiego wydania albumu Paderewskiego z roku 1967. Szeligowski relacjonuje, jak to wyglądało na koncercie. Na początku jeszcze napisał, że wszyscy bali się siadać w pierwszym rzędzie, bo podobno Paderewski potrafił tak nagle popatrzeć na kogoś, wybrać sobie jakąś osobę i się w nią wpatrywać. I wszyscy ten pierwszy rząd omijali, mimo że były tłumy, ale Szeligowski odważnie usiadł w pierwszym rzędzie. I teraz cytuję: artysta odwraca głowę i patrzy wprost na mnie. Chwilę wytrzymuję wzrok. Nagle robi mi się gorąco. Płynie z tych oczu jakiś fluid, którego mocy nie wytrzymam. Widocznie takie są oczy człowieka, który tworzy. Przelatuje mi przez głowę. Ale oto wariacje dobiegają końca. Sala szaleje. Co do mnie? Nie jestem jeszcze przekonany. Sonata op. 28 Beethovena. Po co to ritenuto w miejscu, w którym Beethovenowi nie śniło się niczego oznaczyć? Irytuje mnie lewa ręka stale w separacji z prawą. Nagle słyszę, że fortepian zmienia swój dźwięk. Czyżby halucynacja? Dźwięk fortepianu odmaterializowuje się, przestaje być zabarwiony fortepianowo.
Z takim fenomenem zetknąłem się tylko raz na koncercie Rachmaninowa. Jestem tak przejęty tym, co się dzieje w tej chwili, że zaczynam rozumieć śmieszność mych pretensji o jakieś tam ritenuta, czy tempo rubato, czy nawet o lewą rękę. Czuję, że w tej chwili dzieją się rzeczy nierównie ważniejsze, aniżeli wymagania pianistyki. To bardzo znamienny cytat. Pozycja wydana w 1967 roku, Szeligowski w 1935 tak właśnie o Paderewskim napisał i myślę, że to tutaj jest ukryta ta magia gry Paderewskiego. Taka, która rzeczywiście przemieniała tłumy, która powodowała, że na jego koncerty podjeżdżały pociągi, z których się wylewała publiczność, że kobiety mdlały podczas jego koncertów. Oczywiście charyzma, oczywiście elegancja, oczywiście wspaniały wygląd, czar, ale przede wszystkim ta gra, która, tak jak napisał Szeligowski, są rzeczy nierównie ważniejsze niż wymagania pianistyki. Proszę Państwa, tu mamy na slajdzie trzech uczniów Paderewskiego. Mówiłam, że w latach 28-32 zajmował się również pracą pedagogiczną, nauczaniem. Już jako znakomity, znany pianista mamy Henryka Sztompkę, mamy Stanisława Szpinalskiego, Witolda Małcużyńskiego. Ostatni z pianistów zajął trzecie miejsce na trzecim konkursie, międzynarodowym konkursie szopenowskim właśnie po lekcjach u Paderewskiego, to był rok 1937. Dwaj pierwsi pianiści wystąpili w pierwszym konkursie szopenowskim zorganizowanym w roku 1927. I tu proszę Państwa tylko przypomnę, że właśnie dzięki Henrykowi Sztompce i dyrektorowi Filharmonii Podlaskiej, przepraszam, Pomorskiej w Bydgoszczy, Andrzejowi Szwalbemu, został w roku 1961 roku zorganizowany pierwszy ogólnopolski jeszcze wtedy konkurs pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego i że zwycięzcą tej pierwszej edycji konkursu był Jerzy Maksymiuk, nasz znakomity dyrygent. Kolejna edycja została zaplanowana na rok 64, nie doszła jednak do skutku z powodu śmierci Henryka Sztompki. Dopiero w latach 80. profesorowie Akademii Bydgoskiej, która nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego, ponownie podjęli inicjatywę i do dziś konkurs ten jest uznawany za jeden z ważniejszych konkursów pianistycznych. Proszę Państwa, Ignacy Jan Paderewski to niestrudzony popularyzator, propagator twórczości Fryderyka Chopina. Na wielu polach działał. Przede wszystkim jako pianista, ale też wspomniałam już o słynnej jego mowie, w której rzeczywiście twórczość Chopina postawił na piedestał sztuki narodowej, polskiej sztuki narodowej, ale też jako wydawca, o czym powiem za chwilę. I znów, proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu walca, prześlicznego walca Cis-moll op. 64 nr 2 Fryderyka Chopina w interpretacji Ignacego Jana Paderewskiego. Oba te nagrania zostały zarejestrowane w 27 lutego 1906 roku. Posłuchajmy fragmentu. To był walc Cis-moll
Tutaj znowu fragment tego przemówienia, o którym już wspominałam, w którym powiedział Paderewski o Chopinie: on nasz, a my jego, albowiem w nim objawia się nasza zbiorowa dusza. I proszę Państwa, najważniejsze dzieło Paderewskiego, jeśli idzie o propagowanie twórczości Chopina, wielki hołd, który oddał swemu poprzednikowi. Rok 1937 wraz z Józefem Turczyńskim i Ludwikiem Bronarskim został Paderewski redaktorem naczelnym edycji dzieł wszystkich Fryderyka Chopina, które były pierwszą współczesną próbą wydania wszystkich absolutnie dzieł Chopina. To była, proszę Państwa, ogromna praca. Paderewski docierał do rękopisów, docierał do wydań, które były, porównywał je, kreślił własne uwagi, przedstawił swoją wizję muzyki Chopina. Tutaj mamy, proszę Państwa, fragment właśnie Mazurka, opus 7 numer 1. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie są te właśnie szczegóły interpretacyjne. Mamy określenie tempa vivace, mamy tutaj właśnie arpeggia, znaki dynamiczne, mamy tryle, mamy bardzo szczegółowo palcowanie napisane. Czyli rzeczywiście niezmiernie drobiazgowo, niezmiernie dokładnie Paderewski Chopina opracował. I tak jak napisał Jan Popis, ta edycja stała się jakąś interpretacją muzyki Chopina, wizją muzyki Chopina, którą Paderewski chciał przekazać potomnym. Paderewski grał Chopina w sposób nowy, odmienny. Tutaj niewątpliwie przekazywał słuchaczom to w muzyce Chopina, co mogło zmusić do działania, co mogło obudzić zniewolone umysły, zniewolone serca. To była taka właśnie wizja muzyki Chopina. I proszę Państwa, Paderewski kompozytor, czyli ta druga strona działalności artysty, o której też chciałabym krótko powiedzieć. Kompozytor, to było dla niego bardzo ważne. Znowu proszę zobaczyć, napisałam tutaj, sięgnęłam po cytat Bogusława Raby, który poświęcił swoją pracę właśnie twórczości Paderewskiego. Napisał: twórczość kompozytorska pozostaje najmniej znanym aspektem działalności Paderewskiego, chociaż zainteresowanie artystą, a zarazem wybitnym mężem stanu, znacznie bardziej dynamizowało badania nad tą postacią niż nad wieloma ówczesnymi twórcami, to wydaje się, że ani nabożna cześć, ani postawa przeciwna przyjęta w Polsce Ludowej nie sprzyjały poddaniu dorobku kompozytorskiego twórcy menueta G-dur op. 14 rzeczowej analizie i interpretacji. Rzeczywiście twórczość Paderewskiego wciąż jeszcze czeka na to, żeby ją dokładnie opisać, żeby ją poznać. A to z kolei jest spojrzenie na Paderewskiego oczami współczesnych. Mamy fragment XIX-wiecznej krytyki i mamy takie słowa. Paderewski pisze z natchnienia, względnie dobre owładnięcie formą, ścisłe studia. Nigdy jego kompozycje nie są pozbawione ciepła, polotu. Jego melodia jest prosta, szlachetna, tłem jej liryzm, który go zbliża do Chopina, nie czyniąc go jednak w ścisłym znaczeniu naśladowcą. I proszę Państwa, znowu zdumiewające słowa Paderewskiego. W pamiętnikach, które jak wiemy spisywał już w latach 30. w Ameryce, tak oto napisał: nigdy nie doznałem w mojej karierze artystycznej większego zadowolenia jak podczas owego 1903 roku, ponieważ tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza. Pracując twórczo, człowiek stwarza sobie nowe życie. Gdy się komponuje, żyje się w szczególnej atmosferze, która w rzeczywistości wyklucza wszystko inne. Przede wszystkim wyklucza ćwiczenia, które właściwie mówiąc są jakby pracą przy łopacie, zwykłą charówką. Owa konieczność stałego ćwiczenia stanowi tragiczną stronę życia artysty muzyka. To zdumiewające słowa, proszę Państwa. Ale tak podobno było. Paderewski wciąż zmagał się mimo tej znacznej poprawy, którą zawdzięczał Leszetyckiemu, wciąż zmagał się z niedoskonałościami, wciąż ten repertuar, który miał przygotowany, ciągle musiał oćwiczać, ciągle ogrywać. Mówi się, że doznawał przy tym jakichś kontuzji, czy barku, czy ramienia, więc rzeczywiście to była bardzo
bardzo taka właśnie ciężka praca kompozytora i pianisty. Spuścizna kompozytorska Paderewskiego nie była duża, znajdujemy w niej jednak bardzo wiele gatunków, m.in. opera manru, symfonia hamol, wariacje fortepianowe, sonaty, koncert fortepianowy amol, fantazja polska, przede wszystkim zaś, proszę Państwa, miniatury fortepianowe, głównie taneczne, często o charakterze programowym. Po prostu Paderewski pisał także dla siebie, gromadził sobie w ten sposób repertuar. Proszę Państwa, powracam jeszcze raz do roku 1888. Powiedziałam, że to była data tego debiutu takiego pianistycznego, który otworzył Paderewskiemu sale koncertowe. To był Paryż, sala Erarda. I ta data wyznaczyła również dwa główne okresy twórczości kompozytorskiej. To, co zostało napisane do roku 1888, do opusu 17, to były utwory przeważające, natomiast te, które powstały później, były bardziej znaczące od opusu 18. Proszę zwrócić uwagę, że w 1907 roku skończył symfonię Hamol, wykonana została w 1909, przepraszam, i po niej powstała jedynie pieśń okolicznościowa Hej Orle Biały w roku 1917. Więc właściwie w 1907 roku Paderewski zakończył swoją karierę kompozytora. Proszę Państwa, oczywiście w muzyce Paderewskiego znajdujemy ten pierwiastek narodowy. Znajdujemy umiejętność stylizacji polskich tańców, choć tu może zbliża się bardziej do Noskowskiego, do właśnie tej stylizacji krakowiaków niż do Chopina, który, jak wiemy, pisał i stylizował tańce mazurowe, polonezy. I te właśnie miniatury fortepianowe to była taka twórczość o charakterze narodowym, natomiast wielkie formy raczej noszą cechy tego stylu uniwersalnego. Paderewski zaczął pisać, wzorując się na późnym romantyzmie, na Wagnerze, i ta jego muzyka późna rzeczywiście miała inny charakter. No, możemy sobie postawić oczywiście pytanie, co by było, gdyby Paderewski nie zarzucił kompozycji. Być może mielibyśmy jeszcze jakieś inne znaczące utwory. I znowu, proszę Państwa, króciutko fragment fantazji polskiej Gismol, utworu, który też jest taką wizytówką kompozytora, utwór na fortepian solo i orkiestrę. Posłuchajmy fragmentu. Mieliśmy fragment partii fortepianu i oczywiście partii orkiestry. Co ważne, ten sposób opracowania partii orkiestry rzeczywiście był bardzo dobry. Świadczył o zmyśle kolorystycznym, o umiejętności posługiwania się poszczególnymi instrumentami. Tu być może to owo instrumentoznawstwo praktyczne, o którym wspomniałam w czasie nauki w Instytucie Muzycznym, zaowocowało właśnie takim sposobem podejścia do orkiestry.
Oczywiście, proszę Państwa, powstały również pieśni. Tutaj wymieniam dwa cykle do słów Asnyka i Mickiewicza. Tutaj one nawiązują w pewien sposób do tego popularnego w drugiej połowie XIX stulecia muzykowania domowego w stylu moniuszkowskiego śpiewnika domowego. I tu, proszę Państwa, znowu chciałabym fragmencik krótki pieśni bardzo pięknej do słów, przeciwnie do tego, co jest na slajdzie, nie Adama Mickiewicza, a właśnie Asnyka, gdy ostatnia róża zwiędła. Mamy tutaj tekst i mamy wykonanie Teresy Żyli-Zgary i Waldemara Malickiego. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, utwory Paderewskiego rzeczywiście charakteryzuje znakomite opanowanie tajników warsztatu kompozytorskiego. To zainteresowanie sztuką kontrapunktu, harmonią zaowocowało dobrym warsztatem, doskonałą stylizacją, sztuką kontrapunktu, barwną orkiestracją. Oczywiście do popularności Paderewskiego kompozytora niewątpliwie przyczyniła się popularność Paderewskiego pianisty. Po jego utwory sięgali najwięksi, znakomici dyrygenci, także soliści. Czasami zdarzało się tak, że utwory nie miały dobrych recenzji, a popularność Paderewskiego sprawiała, że i tak były wykonywane. Tak było między innymi z operą Manru. Przypomnę, miała swoją prapremierę w 1901 roku, jeszcze za chwilę do tego powrócę. Natomiast to, co charakterystyczne, Manru była polskim dziełem operowym o największej ilości światowych przedstawień. Więcej miały tylko opery Moniuszki. I Manru jest jedyną operą, która wystawiona została w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Było to w 1902 roku za sprawą naszej znakomitej śpiewaczki Marceliny Sembrich-Kochańskiej. Tutaj mamy właśnie plakat z przedstawienia nowojorskiego 14 lutego 1902 roku. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie w partii Ulany, jednej z głównych bohaterek, występuje Marcelina Sembrich, a tutaj mamy oczywiście fotografię z tego przedstawienia. Marcelina Sembrich-Kochańska w stroju góralki jako Ulana. Kilka słów, proszę Państwa, poświęcę tej operze, bo jest to rzeczywiście dzieło niezwykłe. Przede wszystkim Paderewski nazywa ją dramatem lirycznym. Używa takiego określenia jak Debussy w swoim Peleasie i Melisandzie. Czyli tutaj jakby świadomie nawiązuje do tej sztuki już trochę bardziej modernistycznej, współczesnej. Jest to też opera szczególna z uwagi na to, że pojawiają się tam takie wątki, które na przykład wagnerowskie motywy przewodnie, te słynne
leitmotiv. W operze Manru właśnie Paderewski zastosował takie motywy. Nie ma takiej tradycyjnej uwertury, a poprzedzają wolny wstęp. Nie ma takiej tradycyjnej budowy arii, recytatywu, a właśnie takie swobodnie łączone pieśni, dialogi. Opera niezwykła, naprawdę warta posłuchania, została zarejestrowana przez Ewę Michnik i za chwilę jeszcze o tym nagraniu powiem. Zachęcam Państwa oczywiście do posłuchania. Prapremiera Manru odbyła się 29 maja 1901 roku w Dreźnie. Na prapremierze był obecny oczywiście sam kompozytor, także jak Państwo widzą Leszentycki. Może tylko przypomnę, czego opera dotyczy. Jej libretto zostało oparte na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią i opowiada o nieszczęśliwej, tragicznej miłości góralki Ulany i cygana Manru. Stąd informacja, iż dekoracje do przedstawienia prapremierowego wykonane zostały na podstawie szkiców zakopiańskich, a część kostiumów sprowadzono bezpośrednio z Zakopanego. 8 czerwca 1901 roku, a więc zaraz niedługo po prapremierze w Dreźnie, odbyła się polska premiera w Teatrze Miejskim we Lwowie. Tutaj obecny był również kompozytor, między innymi Helena Modrzejewska i proszę Państwa, główne partie kreowali czołowi śpiewacy naszej ówczesnej polskiej sceny operowej. W roli Manru wystąpił Aleksander Bandrowski, partię Ulany kreowała zaś Helena Zboińska-Różkowska. Tutaj mamy fotografię przedstawiającą właśnie Aleksandra Bandrowskiego we lwowskim przedstawieniu. I proszę Państwa, znowu bardzo krótki fragment ze sceny 6 opery, śpiewa Wiesław Ochman. To jest taki fragment, w którym Manru, napiwszy się napoju miłosnego, mającego obudzić ponownie uczucie do Ulany, wyznaje jej swoją miłość. Posłuchajmy tej muzyki, bo naprawdę jest tego warta. Króciutki fragment. Proszę Państwa, muszę podążać do kolejnych slajdów. Chcę tylko powiedzieć, że rzeczywiście opera prapremiera była sukcesem wielkim. Jeszcze większym sukcesem zakończyło się wystawienie opery we Lwowie. I właśnie tutaj jest informacja, mają Państwo po prawej stronie slajdu. Opera została nagrana przez chór i orkiestrę Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu pod dyrekcją Ewy Michnik. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, rok 1922 był rokiem triumfalnego powrotu Paderewskiego na estrady koncertowe. Wystąpił w filmie Sonata Księżycowa, co ugruntowało jego pozycję gwiazdy pierwszej wielkości. I tu proszę Państwa, no, na pewno wizerunek Paderewskiego w reklamie, jak napisała Maja Trochimczyk w cytowanym przeze mnie artykule, na pewno zasługuje na osobne opracowanie. Tutaj tylko pokazuję wspomniany przeze mnie wizerunek Paderewskiego na reklamujący fortepiany marki Steinway oraz reklamę gramofonu Victrola z roku 1925 z podpisem Waiting to play for you. Proszę zobaczyć, jakie to jest piękne i
niezwykle interesujące. Tu, proszę Państwa, również za Mają Trochimczuk podaje, że autorka zrobiła szczegółową kwerendę New York Timesa w latach od pierwszych koncertów Paderewskiego po czasy wojny. I proszę zobaczyć, że wśród muzyków wzmiankowanie o Ignacym Janie Paderewskim, Ignacy Jan Paderewski zdawał się na trzecim miejscu. Miał 7820 wzmiankowań, natomiast więcej od niego mieli tylko Igor Strawiński czy Sergiusz Rachmaninow. Poniżej znaleźli się Pablo Casals, Stokowski, Maria Callas czy Enrico Caruso. I proszę Państwa, tutaj właśnie pozwoliłam sobie skorzystać z, bo ja przyznaję, że tego wiersza wcześniej nie znałam. Skorzystałam z pracy, artykułu, który znalazł się w naszym uniwersyteckim wydawnictwie, to postnarodowy w muzyce polskiej Międzywojnia. Proszę Państwa, wiersz napisany przez Marylę Wolską i Mariana Gawalewicza o nieznanym tytule, który brzmi: Pożar nad czołem, a w oczach mgła mistyczne cienie kładła. Przed nim elegia smutna szła i tęsknych mar widziadła. Za nim się snuł marzący tłum, melodią w niebo wzięty i szedł za czarem jego dum przez dźwięcznych fal odmęty. I szedł za czarem jego słów, zaklętych w tony rzewne i wołał w głos: ograj, omów i śpiącą wskrześ królewnę. Wiersz, który jest dowodem właśnie tego uwielbienia dla Paderewskiego, wsparty jeszcze pocztówką z końca XIX wieku. Proszę Państwa, proponuję, abyśmy zakończyli nasze spotkanie posłuchaniem tej fragmentu, może nie całej, ostatniego utworu skomponowanego przez Paderewskiego. Proszę zauważyć, że zarówno muzykę, jak i słowa napisał Ignacy Jan Paderewski. Była to pieśń Hej Orle Biały, poświęcona Armii Polskiej. I myślę, że to będzie właśnie takie dobre zamknięcie łączące się z tym pierwszym cytatem, który Państwu przedstawiłam, z tym związkiem muzyki z działalnością Paderewskiego, mającą na celu przywrócenie polskiej państwowości. Posłuchajmy fragmentu. Wykonuje chór mieszany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na drugim międzynarodowym festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. Ja tylko sprawdzę, czy jest głośność. Jest. Dobrze. To posłuchajmy. To jest na chór mieszany i fortepian. To jest oryginalny aparat wykonawczy. Oh.
udało nam się wysłuchać całej pieśni. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi było miło przedstawić Państwu przygotowany przeze mnie referat. Gdyby Państwo mieli jakieś może pytania, na które będę umiała odpowiedzieć, to oczywiście służę Państwu. Bardzo dziękuję.